Witamy serdecznie, Unia Oświęcim TV w nowym cyklu Unia Oświęcim Kibice. Jest z nami Mariusz, witam. Witam serdecznie. Jesteśmy pod oświęcimskim lodowiskiem, pod kasami. Myślę, że to dobre miejsce. Z prawdziwym kibicem, który kupuje bilety i chodzi na mecze. Mariusz, powiedz, pamiętasz, od kiedy zacząłeś chodzić na Oświęcimską Unię i jaki to był mecz? Tak, pamiętam, to było ponad 30 lat temu, mecz z Towimorem Toruń, 7-1 dla Unii, także... Dobrze się zaczęło. To dobry początek i od razu wsiąkłeś w to środowisko hokejowe, od razu zacząłeś chodzić na mecze? Tak, od tego meczu to w zasadzie można w sezonie to na palcach jednej ręki policzyć. Mecze, które opuściłem, w tym sezonie nie opuściłem żadnego, także... Kto zabrał Cię na pierwszy mecz? No z tatą i z bratem, żeśmy poszli. Brat też się zaraził, cała rodzina? No cała rodzina nie, bo mama to raczej tak średnio na to patrzyła, ale brat też chodzi też. Jesteś kibicem, który jeździ też na wyjazdy, czy tylko na miejscowe mecze? Nie, jeżdżę też na wyjazdy. Nowy Targ to był mój pierwszy wyjazd, to też jeszcze za dziecka, pamiętam. Bo Waldek Lisiak z Karnego wtedy gola strzelił, to tak na dawno temu to było. Janów, Tychy, Jastrzębie, zdarza się. No. Pytam dlatego, bo wielu mówi, że Oświęcim ma najlepszych kibiców w Polsce. Podpisujesz się pod tym? Pewnie, że się podpisuje, ma najlepszych i ma najwięcej kibiców przede wszystkim. Byłeś może na wyjeździe w Tychach w Pucharze Polski? Byłem na finale, tak. Tam kilka osób przyjechało. No, jakieś 800. Robiło to wrażenie? Czułeś się, że jesteś oświęcimianinem? No, pierwszy raz chyba tyskie lodowisko było biało-niebieskie, także fajnie, fajna atmosfera. Powiedz mi, teraz mamy ten wcześniej zakończony sezon. Czy zmartwiłeś się tą decyzją? Czy byłeś za tym, żeby rozgrywać te mecze, czy rozdać te medale przy zielonym stoliku? No, siłą rzeczy te mecze i tak by nie mogły być rozegrane, bo później było to zarządzenie z ministerstwa. No, ja chciałem, żeby był zorganizowany taki turniej tych czterech drużyn na jednym lodowisku, trzy mecze w zasadzie wyłonić mistrza Polski, nawet bez kibiców. Telewizja zresztą chyba krakowska się określiła, że będzie transmitować. No ale jest jak jest, no medal srebrny, przed sezonem pewnie brany w ciemno. Krytykanci mówią, że Unia nie powinna przyjąć tych medali, że to medale właśnie tak rozdane nie w grze. Jakie jest Twoje zdanie? Waldemar Klisiak powiedział, że jak najbardziej powinni przyjąć. Michał Fix troszeczkę się skrzywił, a jakie jest zdanie Mariusza Kibica Unii Oświęcim? Kolejność musiała być ustalona, chociażby ze względu na puchary. No, czy mistrz, czy tytuł mistrza dać, czy nie dać. No, no decyzja jest jaka jest. Jest mistrz w Tychach, my jesteśmy wicemistrzem, medale. Jeżeli są, no to powinny być przyjęte chyba. Zresztą no, Michał Fik, chyba wzorem tam Czechów i Słowaków, oni zrezygnowali. Wiem, że Słowacy nawet odesłali, a tam któraś drużyna medale nie przyjęli w ogóle. No. No i decyzje. Powiedz mi, dla Ciebie mecz hokejowy to wydarzenie, święto czy powinność? Przychodzi piątek, wtorek albo niedziela, Mariusz już jest pewny w domu, że będzie szedł na mecz, żona, rodzina wiedzą? Tak, wiedzą, to wiadomo, match day to od rana, jak jest jakiś taki emocjonujący mecz. No, czy to jest powinność? To jest wszystko w jednym. Żyjesz hokejem, gazety, internet, czytasz na ten temat? Tak, tak, pewnie, wiadomo, tam forum, hokej.net, prasa papierowa też raczej tam przeszła do lamusa, ale internet, tak. Jesteś zaangażowanym kibicem, na przykład teraz mamy zrzutkę, mamy różne organizowane akcje. Czy angażujesz się w te przedsięwzięcia? Tak, no pewnie no, zawsze tam się jakiś ten klub stara wspomóc, kupić karnet. Na tą zrzutkę też płaciłem tam jakiś grosz. No. No właśnie, klub się stara. Jak oceniasz zarząd w tym roku? Troszeczkę się chyba zmieniło. Tak, bardzo się zmieniło. Pierwszy raz od kiedy chodzę tutaj na mecze, to jest zarząd tak wyszedł do kibiców, organizują te spotkania, jeżeli jest jakiś tak, wiadomo, jakaś plotka się rodzi, bo Oświęcim to żyje hokejem, no to jest taka dobra okazja, żeby te wszystkie wątpliwości wyjaśnić, żeby bezpośrednio z ust tam prezesa czy no. Przed sezonem jakie miałeś nadzieje? Już w tym sezonie Oświęcim będzie w koronie, czy tak jak prezes prosił o 3 lata, bo po meczu z Gdańskiem trybuny zaśpiewały już w tym sezonie Oświęcim. Ty śpiewałeś, czy tylko przyglądałeś się, gdy była ta pieśń na trybunach? No powiem szczerze, że przyglądałem się, ale no, zawsze jak się ten sezon się zaczyna, to są te nadzieje na medal. W tym roku była no, realna szansa, na żeby tego mistrza Polski zdobyć. Był półfinał, byliśmy w tym półfinale faworytem, potem no, Tychy czy Katowice w zasięgu, można powiedzieć. No. No, stało się jak się stało, jest srebro, fajnie. Jak oceniasz team oświęcimski, zawodników, dużo nowych twarzy, nowy kapitan. Kto najbardziej podobał Ci się w tym sezonie? No ta dwójka Rosjan, która przyszła, tak ożywiła drużynę. Orechin Garszyn, przypomnę. Tak, Orechin Garszyn, zresztą bardzo sympatyczni
zawodnicy. No, Clement Pretnar to jest klasa, gość naprawdę super robotę robi. Chyba najlepszy obrońca, jakiego w ogóle widziałem na polskich lodowiskach. O, aż tak? Ale chyba aż tak, no. Clark Sanders, byłeś od razu przekonany co do jego umiejętności, bo niektórzy na początku, no tak, kręcili nosem. No, potem ten pierwszy sparring, tak mu trochę, można powiedzieć, nie wyszedł, ale ja wiedziałem, że trener znał tego zawodnika i wiedział, co robi, także raczej byłem przekonany, że to jest dobry bramkarz. No właśnie, bo te wzmocnienia pod koniec sezonu, Orjechin, Garszyn, mówi się, że Unia z meczu na mecz grała coraz lepiej. No oczywiście, no był tak, w połowie sezonu był taki trochę dołek, ten słabszy mecze, chyba się skończyło na porażką z Zagłębiem Sosnowiec u nas. Ostatnia porażka na własnej tafli. No i od tej pory to już była taka forma w górę, zresztą twierdza Oświęcim, jak to mówili, 11 czy 12 meczów chyba pod rząd wygranych. No. Jak podsumowałbyś jeszcze ten sezon? Mieliśmy mapping, mieliśmy różne przedsięwzięcia, nowe światła. Czy było fajnie na oświęcimskim lodowisku? No myślę, że najfajniej wygląda to w Oświęcimiu. Tak jak byłem na tych różnych meczach, no to tutaj jednak te światła fajnie, mapping wiadomo, wciąga kibiców też na mecz. Wygląda to bardzo imponująco. Ta strefa, gdzie można coś kupić do jedzenia, do picia. Przydałoby się piwo grzane, o tak powiem, z mojej strony, bo zimno czasem tam jest, no... Żyją te oświęcimskie trybuny? Oświęcimskie trybuny bardzo żyją, zresztą nie tylko trybuny, bo tu całe miasto, no to 10% czasem przychodzi populacji miasta na mecz, no to jest... Najlepsza frekwencja w polskiej lidze, powiedz mi, ty jesteś posiadaczem karnetu, czy kupowałeś bilety w tych kasach, które za nami? Nie, ja akurat miałem karnet kupiony na cały sezon. Także nie musiałem stać w kolejkach. Jest kilka pomysłów. Prezes Mariusz Sibik mówił, że może jakieś wcześniej karnety, wspomożenie klubu. Uważasz, że kibic powinien być z klubem na dobre i na złe? No pewnie, od tego się jest kibicem, żeby być z klubem na dobre i na złe. Ale są tak zwani kibice sukcesu. No są, no wszędzie są. Zresztą oni mają zawsze najwięcej do powiedzenia na forum, no to można ich łatwo poznać. Powiedz mi, co byś zmienił, bo zawsze też zarząd pyta, co do zmiany pyta kibiców. Kilka razy w tym roku interweniował właśnie po wskazówkach kibiców, jakieś zmiany. Co jest do zmiany na oświęcimskim lodowisku? No są zmiany, które raczej nie są w gestii klubu, no bo wiadomo, jak to lodowisko wygląda, już nie z pierwszej młodości. Nie wiem, kto wymyśli w ogóle czerwono-żółte krzesełka na biało-niebieskim lodowisku. Chyba jest najstarsi górale, nie pamiętają. No właśnie, na pewno nie. Mogłoby być ten telebim, który tam mamy wstawiony, mógłby jakoś coś więcej pokazywać. Wiadomo, że to jest kwestia też kamer, to nie jest takie proste, no ale takie fajnie by było. No. Oglądasz relacje na internecie również, jak Unia gra na wyjeździe? To dobry pomysł? No dobry pomysł. Miałem sporo meczów wykupionych, obejrzałem. Jakoś jest fajna, nie zacina się tam chyba w Nowym Targu, to jakoś tak, to jest wiadomo winę internetu. Uważasz, że... Bardzo dobry pomysł, tak. Uważasz, że telewizje ogólnopolskie również powinny transmitować mecze hokeja? No powinny. To pytanie retoryczne. No, wiadomo, no. No TVP jest teraz raczej w odwrocie, no. Może jakaś inna telewizja, może zobaczymy. Może te lokalne, jakoś TVP Kraków czy Katowice byłyby w stanie coś przeprowadzić, jakąś relację. Twoim zdaniem słabe punkty drużyny, gdzie przydałyby się wzmocnienia na przyszły sezon? Trudne pytanie, tu nie chcę wchodzić w kompetencje. Kibic zawsze może ponarzekać. Ponarzekać może, no. Może... Czasem może jakiś pewniejszy drugi bramkarz, bo jeszcze nasza dwójka jest młody bramkarz, jeszcze jest pora, żeby się trochę pouczył. Liga Open, dla Ciebie to pomysł trafiony? No pewnie, to jest, zresztą widać jak się poziom podniósł, to był naprawdę dobry pomysł dla kibica, dla tych biedniejszych klubów, nie muszą jakichś horrendalnie wysokich kontraktów dla przeciętnie grających zawodników podpisywać. Masz swoją rodzinę, masz już może dzieci? Nie, nie mam dzieci. A gdy będziesz miał, będziesz je zaciągał na oświęcimskie lodowisko? No pewnie, to już wiadomo, nie? Czyli na tym twoim pokoleniu to się pewnie nie skończy kibicowanie Unii Oświęcim. Dziękuję ci, Mariusz, bardzo za rozmowę. Zapraszamy innych kibiców do podzielenia się wrażeniami ze swojego kibicowania i do zobaczenia na Chemików 4. We wakacje już, tak.